Już dawno nie robiłem takiego wysiłku na odcinkach i to naprawdę. Siedem, dwa, sześć, jeden Express Elektrobus. Jaki on tam miał ten elektrobus? 7261 EP08, dobrze, 140. Aleksandrowa na Sznajpce, odjazd za 5 minut. 17.48. 17.48. 17.48. Sznajp ci. Ci, może przyjechać. Ci teraz może przyjechać z ci. Można. Pięć, pięć, sześć, cztery, pięć. Ja nie mogę, no. Logika normalnie już... No dużo tego tu jest. Ja mówię, to ci spokojny dyżur, a ja przez pół godziny jeszcze muszę tu połowę listy obrobić. No tak, ten tu już wyjechał, planowo nawet wyjechał. Co to teraz, a ten tutaj nie zamrużał dobrze. 11.176. 7267, który on ma adres, ten 7261 ma adres 48, a to jeszcze niech tam sobie postawi. Czemu na to Karszynek, coś się teraz stało, że ten żyj nie ma? Czy połowę stacji wyrzuci? O nie. Wiesz, to ci dziwne uczucie, wszystko jest offline. Nie wiem, może jakiś ten chwilowy problem był z systemem SWDR. Jeszcze nigdy w życiu nie dyżurowałem o tej godzinie, naprawdę. Chyba 005, czyli ten co ma manewry, tak? Tak. Więc ludzie na ci. On do tej wjeżdża, to mi stoi ten. Czyli w takim bądź wątłym razie, ty musisz pojechać, tak. Tego musimy zamknąć, tego możemy otworzyć. Poinformujemy 2005. Będziemy wykonywać jazdę po krapeźdź. Zachowa nazwa, jazda po krapeźdź. Dobrze, więc tutaj wjeżdżamy. No jeszcze tu trzeba zmienić. Okej. Ten mi z tego toru, kiedy ten wyjedzie, z ocena NSWDO 7... On już powinien wyjechać? 17.176, dobrze. Nie mogę, NSWDO. Się opóźnił trochę ten wyjazd, no cóż. A ciągi często są opóźnione. Siedemnaście, 176. On już pojechał, dobra, widzę. Ja nie mogę. Teraz. Nie, dobra, to było już. Ja już normalnie wariuję tu. Za dużo tego wszystkiego, za dużo tej rzeczy tu się naraz dzieje, przecież to się nie da, tak? Ile mi stało, ci ma jeszcze coś przyjechać. Dobrze, odjechał.
przewijały. Już normalnie prowadzę ten ruch tych pociągów, normalnie jak najbardziej tylko umiem i jak najbardziej mogę. Ten tu odjechał z tym opóźnieniem tamtych 5 minut dobrze, bo już raz opóźniony pociąg to zawsze 2005 za chwilę zrobimy, więc ci wjedzie. A potem na ci pojedzie ten. A ile ten but będzie wolny? No z Lemberga jedzie ten ekspres bez zatrzymania tutaj. Jak wiecie, to będziemy się martwić tym bez zatrzymania, to... Czy bez zatrzymania, to ja go nie puszczę bez zatrzymania, to jeszcze sobie... Długo postoi. Dobrze, mam takie pytanie, a ten kurs nie ma tam wyjechać, tam też ten ode mnie, od który 17:48, ja nie mogę, to ten też jeszcze nie wyjedzie. Będzie tą stację w lokochodu. Ja nie mogę. Czemu to przyjechał teraz? Ci. Stoi na jedynym torze, po którym może jechać, ja nie mogę. Teraz jeszcze tu chcą dojść ode mnie. Teraz o co jeszcze przyjechać? Ja nie mogę. Nie, na razie bez wjazdu będziemy wrócił. Nie ma szans. Na 48 planowało tym. No tylko 20 minut do końca twojego dyżuru, dziękuję bardzo. Się trochę uspokoiłem, chociaż potem. Szybciej. 0, 0, 0, 0, 6.
szybciej. Jak możemy. Szansy odjazdów gonią. Chciałby się dołączyć do mojej scenarii. Nie, nie ma takiej opcji. Czyli od razu mówię, że to można otworzyć. Można zamknąć. 7, 9, 8, 3, 4 moja i do garszynka na BB. Daj ze szlaku OC. Nie KW, tylko BD. Musimy to już blokować. Dobra, ten ma przeskładany. Osiem, pięć, siedem, sześć, dziewięć. Ile to? 14, 4, 0, 12. Tak, musimy pilnie zawsze. Czternaście, cztery, zero, dwanaście, zrobione. Ale to jest nie 14, 4, 0, 12, to jest ten, co mi wie. No dobra. Siedem, dwa, sześć, jeden, wyszedł sobie, powód brak. Komuś z czatu chce się pisać skargę, to sobie może napisać. Na pana 7261 bez poinformowania dyżurnego ani utrudnienia z nim, bez podania powodów. Może napisać skargę i mnie dołączyć do świadków, bo mi się nie chce i po drugie nie umiem tego robić. Jeśli ktoś napisze mnie do tego świadków, to ja z chęcią skomentuję to. I potwierdzę twoje zajście na przy 2005, ten tu już wiesz, a 2005 tamten sobie przed okiem poleci.
A później mamy 8, 5, 5, 7, 6, 9. Ładny. Więc jak już siadnie do tej pisania z kartą, jakoś nie widzę na tym czacie, no. Jakby mu się skończył internet, to by było napisane timeout, jak coś. A 00 05 odpina krabina. Dobrze, blokujemy szlak. No dobra, już wyszedł, to niech jedzie do niej. Dobrze, ten tu ma jeszcze sobie na spokojnie 5 minut na wykonanie reszty manewrów. Ja sobie obuczył Wileńskiego, chociaż ma dużo gość. No ma jedną osobę, no. 5.17.176. Tam już co ode mnie pojechał? Chyba tak. No tak, ja ci nie mylę. Czy on tam o niego kończył, czy nie kończył?
Tańcz. Dobrze, no ten duet odjechał trochę po czasie. Dobrze, zapisz. Ja mu to już tutaj dodał. No dobrze, no nie tutaj, zgadza się. 2005, o, chyba odjedzie. Nie tak, najpierw tak. Można na... Witam serdecznie. To co, ja dziś ten, ja dziś, dzisiaj odcineczek ten, nagrywamy, to nie wiem, wieczorkiem z tego z Eurotrasza, co? Jak już jesteś u mnie na live, to się trzeba dogadać. Ktoś mi właśnie usunął subskrypcję. Nie, ładnie. Jeszcze na live? Nie, nie może tak być. Z Cisem jest jakiś kontakt? No powinien być 11 poziom w końcu. Widzę, że bez koncertu na moją propozycję na razie. No się pytam uprzejmie. Oż tak, na cisie 2018 nie otrzymam odpowiedzi. Dobrze, poczekamy dojść do 54 i zadamy. Ponownie pytanie o planowy odjazd pociągu. Pociągu 2005 planowo i wolny. Planowo, no nie. Planowo miało być, no dobra. Nic się nie stało. Może po prostu spróbujmy to zablokować. No, może wtedy jakoś, nie wiem, napisz się dobrze nam z tym... Cisem szlak D. No patrz, no może. Może na to odpowie, jak na to nie odpowiada. O.
Proszę bardzo, można puszczać. Nie oczaj się. Czasami pomaga. Jak przetrwać w miejskiej dżungli? Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze! Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na Visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na Visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Dobrze, więc to było na tyle na tym live'owym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się dowiem, do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.